Dawno, dawno temu, na czerwonym dywanie, pewien wiking i jego małe stado postanowiło zrobić coś ciekawego. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glatis. To kolejny odcinek z gry Ark ASMR Fjordur DLC z konewką. Ja zepsuję to bardzo klimatyczne intro, hej! Dzień dobry, bardzo klimatyczne, ponieważ moja pochodnia pali się przed wejściem, ale już ją zabieram i... Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku... Zapraszam na Fjordhawki, czyli nowe stworzenie dodane do mapy Fjordur. Z góry dam, że możemy brzmieć znowu trochę zmęczeni, ponieważ znowu mieliśmy trochę jazd i zjazdów, ale to nie powinno was za bardzo interesować pewnie. W każdym razie, również na samym początku, zapraszam was bardzo serdecznie na mój merch, na moją nową kolekcję, nie wiem, nową firmę, jakkolwiek chcecie to sobie nazwać, na newhorizonware.com. I wiem, że część z was nawet tam nie wchodzi, więc jeśli lubicie Arka, lubicie oglądać, to ja nie każę wam nic kupować. Nigdy nikomu nie kazałem nic kupić, żebyście musieli, czy cokolwiek takiego. Jeśli ktoś chce wesprzeć, śmiało. Jeśli komuś się podoba, śmiało. Jeśli ktoś uważa, że jest to naprawdę dobra jakość, śmiało. Jeśli nie, to nie, ale wejdźcie chociaż na stronę, zobaczcie, zróbcie jakiś ruch na stronie. Będzie mi bardzo miło zobaczyć kilka wskaźników do góry, że ktoś chociaż chciał wejść i się zainteresował. Więc w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Fjordhawka. Oczywiście wszystkie linki w opisie. I kilka owiec udało się rozmnożyć. Moi drodzy, środek lipca, więc i King Wind do nas zawitał. 5% mniej z kodem Gilatis na wszystko, oczywiście na stronce. Gorące lato to i gorące oferty na samym King Windzie. Standardowo możecie znaleźć masę różnych gier na różnego rodzaju platformy, również do ładowania do PlayStation Store, do Steama i tak dalej. Niestety konkurs obecny się już zakończył. Dwóch zwycięzców było, więc gratuluję serdecznie, na pewno będą kolejne. Ale macie też wiele innych gier, które możecie sobie zakupić i tak jak mówiłem zresztą już nieraz, można sobie fajnie w lato wszystko nadrobić. Są promocje, jeśli czegoś nie macie, czegoś nie posiadacie, albo uważacie, że coś jest ciekawe, to możecie rzeczywiście sobie to zakupić z kodem Gilatis 5% taniej. Będziecie mieli po prostu cały koszyk, więc jeśli dodacie promocję na stronie plus kod, może być całkiem fajna oferta. Pamiętajcie, kod Gilatis, link w opisie, a teraz wracajmy już do filmu. Tu jeszcze jedna siedzi i ona sobie będzie tu dorastała powoli, ale to nas nie interesuje. Tutaj zostawiłem też dwójkę, żebyśmy mieli potem na rozmnażanie kolejnych. Tu widzę, że 40 sekund do kolejnej. Ja mam takie... dwójkę. Ja mam takie nieszczęście, że wszystkie, które mi wyszły, bo jeśli ktoś nie ogarnia warku, to te, które mają rogi, to są samce. I są tu same samce, więc... Nie, no jedna samica jedna, jest, Krystian. Ale to jest ta, która miała 80 poziom i którą oswoiłem z tym samcem, który miał 80 poziom na samym początku i tylko dlatego ma. No dobra, ale jest jedna. No, ale jest jedna, no. No, dosłownie jedna. To przynajmniej przyłożyła się do tego, żebyśmy mogli szybciej to wszystko porozmnażać. Co prawda mógłbym to jeszcze szybciej zrobić wszystko, gdybym miał oczywiście więcej samic, ale no moje szczęście mówi mi, nie masz samic. Czemu nie mogę cię... O. Ej, psz, ale masz w ogóle tyle krajopodów, żeby je pochować? Właśnie kilka mam i liczę na to, że mi starczy, bo teraz jak tak patrzę, to... Ja mam dwa. O, masz jeszcze dwa, dobra, okej. Okay. Nie bra... Ola, nie bij owiec. Ale jak ja mogłam owce krajopodem uderzyć, jak ją chowam? No ty mi... Słuchaj, mnie się nie pytaj, jak uderzyłaś owce krajopodem. Po prostu liczy się, że może to pokeball... W sumie to taki pokeball. Mam nadzieję, że starczy. Nie wiem, ile nam będzie potrzeba na 150. Również nie za bardzo wiemy, gdzie się spawnują, ponieważ normalnie można czasami bazować na czymś takim jak to... gdzie spełnują się dane stworzenia na wiki czy czymś takim. Nie ma wiki jeszcze a propos tego, w sensie nie ma mapy, więc nie wiem. Ogólnie ja mam też swojego El Vampiro. Ola, nie lecisz gryfem? Nie. A, dobra, to ja też nie będę. To nie będę też brał gryfa, nie, to bez sensu, nie będę brał gryfa też. Ale a przecież tam... jeden jest gryf. No, znaczy ja bym wziął sobie Maywinga, ale no. Maywinga, nie gryfa. Wiesz co, ja i tak wezmę Maywinga, bo jest daleko. Daleko, gdzie musimy lecieć. Więc polecam ci wziąć gryfa. Dobra, to wezmę gryfa jeden. A masz, wiesz co, a masz albo krajo? Wezmę gryfa, Krysian. Nie, a nie, nie mam. Chwila, ty nie potrzebujesz krajopoda. Ja tylko wezmę krajopoda na swojego tego i tyle wystarczy. No, we, ty piaro. Co tam się dzieje? Siadaj. Nic, jest niegrzeczna, nie słucha się mnie. Ej, Dean, ty paskudo. Nie, nie, ona nie jest paskudna. Nie? Ona po prostu się nie słucha. Aha, Prime. To niezły Prime. Masz. Masz jagód, wcinaj i powinno ci na spokojnie starczyć. Tobie wyłączamy nursing, żebym znowu nie latał z cyckowaniem, bo to bez sensu, bo to głupio nawet wygląda. Olu, z tego tak? Co byłem się w stanie i z komentarzy i z wiadomości zapoznać, to lecimy mniej więcej na... nie wiem, czy masz tam już odkrytą mapę, między 60 a 70 na 35 mniej więcej.
Nie, ja tam nie mam odkrywek. W tamtym kierunku. Więc tak słyszałem, że w tamtym kierunku gdzieś jesteśmy w stanie coś dostać. Więc liczę tak na to, jakby że... Tak przy tej górze zimnej? Pod. No. W sensie tak, jak na mapę patrzę, o tak to mi chodzi. Słyszałem. Jest w ogóle jakiś event, więc nie zdziwcie się, że widzicie jakieś dinozaury dziwnych kolorów, bo tak rzeczywiście jest. To nie jest żaden fake czy cokolwiek takiego, czy jakieś dziwne komendy. Nie, po prostu jest jakiś event i sami byliśmy zdziwieni, bo się zrespił pod bazą śmieszny Spino, a potem zrespił się pod bazą śmieszny, jak on się nazywa? Baryonyx, więc no. Nie wiem, Ola, czy tam w ogóle to będzie, ale jeśli nie, no to wiesz, to przelecimy Krystianie, się gdzieś indziej. Krystianie, co ja dostałam z żółtego zrzutu? Właśnie widziałem, że zniknę, ale myślałem, że sam zniknął, to słucham. Dostałam siodło fioletowe, ale nie zgadniesz na co? Na mantę? Na pająka? Lepiej. Oczywiście, że tak. Ach, taki klasyczek. Ja mam wrażenie, że my powinniśmy zrobić taką serię, że gramy tak jak gra nam każe. Czyli na przykład gra nam rzuca na twarz Alfa Raptora, zabijamy Alfa Raptora. Gra nam rzuca na twarz siodło na tego, właśnie na pająka, idziemy oswoić pająka. Nie wiem, czy tu gdzieś coś znajdziemy, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o fjord. A to mogło być śmieszne. O, tu jest taki przerośnięty Fjordhawk. O, widzę go, na 140 poziomie. A nie, jest Fjordhawk. Halo? Mogę zobaczyć, który masz poziom? Jasne, za szybko latasz! Nie wiem, który ma poziom. Mogę zsiąść? Tech Raptor, to tak mi się wydaje. O, nie muszę. Który masz? 20 chyba? Nie jestem pewien. To średnio mnie to interesuje. Dobra, co tu się dzieje? O, lata tu jakiś, to czerwony, wiesz? O masko. No, taki... To jest Fjordhawk? Na 20 poziomie. A gdzie ten czerwony? Ten czerwony tam lata, okej. Okay. Halo, proszę do mnie wszystkie nie lecieć, bo ja byłbym wdzięczny. 25, a wygląda jak papuga. Boże, już 3 naokoło mnie latają. To chyba jednak jest całkiem niezły spot, tam jeszcze jakieś są. Znaczy, wiesz co, ja 9, jestem w tym takim kanionie, gdzie jest ten cave z tymi. Tutaj, nie, tutaj jak od razu pod zimowymi drzewami jest góra i obok tej góry jest taki wielki wodospad, Ola. To dokładnie tutaj. A, widzę wodospad. O, ale tutaj też jest ptaszek. No, tu jest ich dużo. Przynajmniej tu, gdzie ja jestem na razie. Całkiem, ale niskie poziomy. No ja znalazłam 50 teraz, pozdrawiam. 50? Ja mam 9,5 najwyższy. Alfa Rex? Alfa, znaczy nie alfa, tylko tekowy. O Boże, tu są 3 jednak, wiesz co? Dobra, chwila. No chodź. O, nice. Dobra. Setny mam. Chwila, czy to jest to, co ja myślę? Co znalazłeś? O fuck. Co? O. No nie! Co? Ale będziesz zła. Dlaczego? Znalazłem jednorożca. Lecę po marchewki. Zginął od raptorów. O. Dosłownie w momencie, jak zdążyłem go zauważyć, to zaczęły go... 4 raptory go zaatakowały. 2 złapałem bolą, ale 2 postanowiły go zjeść. No to smutne. Najgorzej. Trudno, pewnie miał niski poziom, może nie, i lepiej. Nie wiem, nie sprawdzałem, więc może nawet rzeczywiście lepiej. A to Dimorphodon, to nie jest to. Alfa Raptor, a jest, są jakieś Fjordhawki. 1, 2 sztuki. 4, 5, ale się, aha, bo są tego, Alfa Boosty. Nie, są 2, ale tu jeszcze jakiś, o, tu jeszcze jakiś leci, się ma. 15, ale jakie kolory. Holy shit. Jakie kolorki, Ola. Co mnie goni? 55 znalazłam. To tak średnio te kolory. O, widzę, gdzie latasz. O, dużo ich tam. O Boże, Krystian, ty tam chmarę masz. No. I nawet nie wiem, które mają poziomy. Tam z tyłu jeszcze taki żółty leci. Nie wiem, który ma kolor, jaki ma poziom. Żółty? Widzę żadnego. Zielonego widzę. Chyba, że no, taki ala zielony. O Boże, jak się rzuciły no. Wszystkie. 9,5 ma poziom. Ej, czepcie się. Jezu, jak te raptory się rzucają. A one od razu je zjadają. Zobacz, jak one się rzucają. 4, 5, 9, 5 ma. 140, jest 140 jest. Któryś, tak. Dobra. Tylko nie wiem, który kompletnie. Wiesz co? Myślę, że musimy zsiąść i powybijać.
Czerwony na pewno jest do zabicia i ten... I ten kolorowy. Poczekaj. Czy mogę na demo was jakoś, jakieś lata. Czy mogę was odsunąć od tego? Okej. Okay. Sprawdź ten obok ciebie, co nie, to nie jest 140. 5-5 ma. Nie wiem, który to... Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle je tak trafić z tego dystansu. Chyba raczej średnio, jeśli chodzi o kuszę. Dobra. Dobra, zabiłam tego 5-5. Tu jest 140. Nie wiem, który kolor. Taki brązowy. Lecę za nim celownikiem. O jezus. Nie wiem, którego uderzyłam. Teraz już nie wiem, którego, ale żaden chyba. Różowego bije. Czekaj. 140 chyba dalej przy mnie. Tak, 140 dalej przy mnie. Dobra, to ja lecę za tym zielonym teraz go zabić. Chodź tu. Nie, zostaw Krystiana. Jezu, dobra. Ile tego... Aha, wróciły wszystkie, Ola. To nic. Zastanawiam się, jaki byłby najbardziej efekt. Czy ja jestem w stanie w bole je złapać? Nie wiem, czerwonego Myślisz? Teraz gryzę. Ty, czerwony, no przecież cię uderzyłam. Czemu latasz przy Krystianie dalej? Mam jakąś... mam 0 skóry prawie, okej. Okay. 25 wybiłaś na pewno. Dobra, one i tak się tu zaraz zlecą, to nie? Jest 20. To jest chyba 140. Tam nie daleko wiem. 20 lata, ja ją zabiję. Czekaj, będzie tak łatwiej. Okej, okay. Dobra, może być. Już? I to jest 140. To już. Czy my go zaczęliśmy oswajać tym samym? Tak, zaczęliśmy go oswajać tym samym. Okej, okay, to dosyć śmiesznie, ale niech będzie. Dobra, masz Ola, bierz tego i zacznij je mordować po kolei. Tylko, że ja nie mam czym chyba, wiesz? Siekiera do ręki. A, zapomniałam, że może być dobra. Halo, ptaszku. Mam owieczkę. Chyba leci, nie jestem. Leci. Leci w tym kierunku chyba. Wiesz co, może gryfa przesunę, może on się gryfa boi. Nie mam pojęcia. O, leci. Chyba się gryfa bał. Leci. Dobra, proszę, druga owieczka zaraz tu będzie. 3% dostaje. Wszystko zależy od ich poziomu też, więc jak mają jakieś, to jeszcze im dorzucę. Zdrowie. I on tam ma 30. Eliksir. Tak, eliksir. Rób. O Jezus, ja nie zdążę teraz. No to kolejnego zrobimy najwyżej na eliksirze. Nie zdążę tak szybko zdobyć tyle krwi i zdrowy skraftować eliksiru. No to nic. Są bronto. Ile on tam ma? A 60% już to. Ohoho! No dobra, przynajmniej powiedzmy, jaka jest efektywność. Efektywność jest 87%. 87, czyli trochę straci. Uwielbiam na bronto. To aż tyle tych owisów? Myślę, że starczy. No wiem. Za dużo nie zabijaj, bo już nie mamy za dużo, nie? Jeśli coś jeszcze w ogóle zostało u mnie. Jest już? Mamy bliżego. Dobra, tak. Już idę, tylko dokończę bronto. Jasne. Dobra. Po wodę też muszę pójść. Z tego to może średni pomysł? Proszę, Krystianie, 198. Dobra. Siema. On ma ale takie... ma nerpową twarz. On jest uderzony, a on jest uderzony, dlatego. Boże, ile ma tonu ma w sobie. Okej. Okay. On zjadał. Derpik. Siema. No to to jedno muszę przyznać, że zwarzywiliśmy. Zapomnieliśmy o eliksirze. Ale tak to jest, jak się ogarnia takie rzeczy. Chodź tu. Dobra. Tu jest runa w ogóle. Wiem, właśnie sobie podlecę do niej. Siup, leć. Tu jeszcze gdzieś był ten alfa. Nie wiem, czy to... A, łazi o, tam. A tu się da wlecieć pod ten. Proszę. Tu Rex jeszcze na dole łazi. Ale ja tutaj nie widzę więcej tych ptoszków. No wybiłaś sporo też, więc wiesz. Oj tam! Dobra, ile ja mam w ogóle tej krwi? 185. Rzuć chleba, gołębie się zlecą. Zrzucą, tak. Zrzucą się. Zrzutkę robimy na gołębie. Mi zostały tylko dwie owce. Ja mam jedną. Więc to starczy z eliksirem. Tylko dziewczynę mu znaleźć, bo to chyba chłopak jest to, co masz. Tak mi się wydaje. Znaczy więcej i tak na pewno jeszcze oswoimy, jeśli chodzi o jak pozbieramy sobie więcej owiec. Ale no. Dobra. Z głowy wywalić to. Skraftować eliksir. Dobra. To teraz musimy tylko znaleźć coś, jakąś partnerkę dla niego. 81. No szukam, wiesz? Co ja tam dobrego? Scuba. Okej. Okay. Chodź tutaj. Chowaj się. Killer. To jest ogólnie tego. Czego? To jest ogólnie bubr niemiecki. Nie. O. Nie rób tak. Pick up. O tak. To
To jest prawdziwy Fjordhawk. To nie wiem, czy to jego kupa była, czy moja? Nie mam pojęcia. Wygląda fajnie, wygląda ciekawie. Przedstawiłem sobie też jego umiejętność, ale to najpierw musimy Oli coś zorganizować. Ja widzę już, że tu jeden patafian za mną próbuje biec. Więc zrzucimy go na dół. Jak tam, no, Olu, twoje Fjordhawki? Powiem ci właśnie, że ja tak latam, szukam, że ten gąb się jeszcze do mnie nie przyczepił. A, mówisz, nie masz szczęścia takiego. Nie, nie widzę nic tutaj. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Zaraz poszukam również jakiegoś. Jest jeden, 9,5. 9,5 to jak chyba średnio. O, tu coś jeszcze lata. Ło, ale no, świecący. Ważne, żeby dziewczyna była, nie? Chyba. 55, female. Ale 55, więc nie za dużo. Tu jeszcze coś lata. Boże, gdzie ty to wszystko widzisz? 50 female. No nie wiem, przy mnie już 3 latają. Leci czwarty. Ja to jestem jakaś ultra ślepa dzisiaj. A gdzie ty jesteś w ogóle? O, widzę jednego. Tam, gdzie byliśmy przy jeziorku takim. O, 20 poziom, super, wow. No, u mnie też zabójczych nie mają. No ile są? 4. One nie, jakby a może w ogóle... One przy pierwszym uderzeniu nie dostają obrażeń, jakby przy drugim dostają. O Jezus, nie trafiłem. 60 widzę. O Boże, ale ty nie są zdrowy. O Boże. Albym miała papugę. O, on pokazuje poziom zdrowia. Tak. Kurde, nie wiem, którego biję. Muszę zobaczyć, jak z ich poziomami, bo ja tak tłukę, a zaraz się okaże, że jakiś się zrespił. 50. Dobra, ty masz 50. Ciebie mogę bić. Chodź tu, tchórzu! Teraz już nie wiem, którego. To był Dimorphodon akurat. Nice! Które macie poziomy? Nie tak szybko! Ja jakieś 2 zabiłam. Liczę, że się zrespił w ich miejsce jakieś lepsze. Właśnie nie widzę żadnego. 50. Ty masz 50. Dobra, któryś ma 50. O, cześć. Siema. Może sobie dodatkowe światło włączyć. Nad wodą jest, widzę. Gdzie nad wodą? Do ciebie lata. Leci. 9,5 ma poziom. To nie potrzebujemy takiego. Wiesz co? Tutaj się porespiły, więc wracam teraz tam. Może coś wlacam. A wlacasz? Wlacam. Szybko? Wlacam i będę oswajał Fjordhawk. Dobra, respcie się. Tam jest Dimorphodon, tylko latający. Tyle to widzę. O, tu jest jakiś, leci do mnie. O, a ja podniosłam setka? Jajo. Czego? Fjorda? No. Leżało sobie i wzięłam. O, paczka. Co jest to? Rzepaszkę znalazłeś. To jest killera, no, ale... Mogę jakoś mu dać, żeby on przyniósł to? Ja bym 2 razy F rzuciła, może by... O, leci! Pa, jaka paka, o kurde. Ale on jest mądry te papugi. O Boże, Krystian, 2 za mną lecą. Patrzę, poziomy już. 100 i 90. Ten drugi setka, ale w mail, więc możesz oba zabić. Myślę, że łatwiej byłoby ci zabić Gali i potem, że jak lądują. 90, no. Szkoda, wiesz, że żadnego fajnego koloru nie ma. Jestem zmęczona, ja nie wpadam na takie mądre pomysły jak ty. A mówisz? Tak. Tu jeden leci jeszcze. Nie, on lata po prostu. Halo, ktoś jest martwą 2 się zrespiły, więc wiesz co, one tu chyba będą się na zmianę respiły. Setka, female. I 25 female. Ale jeszcze trzeci jakiś się dołączył. Szarak, nie wiem, który poziom ma szarak. O, Ola, będę miał kilka. Trzeba zweryfikować zaraz. Dobra. Boże, robi się noc. Będzie ciężko. Halo, zablokowałyście się? Co się dzieje? Tamten ma 20. A widzę, jak latasz z nimi. No, i tam jeden do ciebie leci. Jedną 60. setkę masz na pewno. O. Dobra, lecę tu do ciebie, do góry. Poleciał w drugą stronę. No, a na pewno chwilę zajmie szukanie jakiegoś odpowiedniego poziomu. Czy one lecą za mną? Ale szybko się respią, taki plus. No. Dobra, jak z tymi poziomami? Setka. 50. I gdzie jest ostatni? To ten jest ostatni. Też 50. Ale słabe. No i teraz jak jakiegoś oznaczę, jakiegoś uderzę, to będę w stanie go zobaczyć.
Ale on nie pokazuje jakby od razu jego poziomu zdrowia. To jest tak jakby... Na przykład od połowy... No to połowy, działa pewnie tak jak u wilka, wiesz? Jakby od połowy pokazywało. No. No i teraz jest, że na przykład, że leci tu. Więc nie muszę go szukać. Jeszcze jeden tu gdzieś leciał i nie wiem, czy go nie uderzyłem przypadkiem. A ja lecę do tego zrzutu niebieskiego, dobra? Jeśli sobie życzysz. To teraz co? Teraz wrócę nad wodę i znowu będą? Chyba tak. Tak on to rozumie? Co tu jest? Ja po prostu nie mogę oprzeć się temu, żeby dostać kolejne lepsze siodło na pająka. Okej, okay, zrozumiałem. Będę je kolekcjonować, Krystian. Dobrze. Zrespiły się kolejne, wiesz? Dobrze. 9-5 mail. Tam coś lata na pewno. 55 mail. Więc to nie jest coś, co mnie wybitnie cieszy. Znaczy nie cieszy mnie to, że widzę takie poziomy. Dobra. Wybijając je też w międzyczasie tego. Na pewno... Gdzie jest zielony? Tu. Ucieka. Wybijając je na pewno też trochę krwi zbiorę w międzyczasie, więc... Ja mam dwa kolejne na sobie, ale nie jestem w stanie powiedzieć. To Rex ma tak mało zdrowia? Siema Rex. O, tak, no, warczenie to bardzo dobry pomysł. A i kilka mam wskaźników, to nice. Fajne, fajne. Tylko teraz trzeba znaleźć jakiegoś, więc jak znajdę jakiegoś, to pokażę, bo trochę to pewnie zajmie. Dobra, słuchajcie, po wybijaniu jakiejś sporej części w końcu jest i nawet na śmiesznym kolorze, więc tylko muszę go najpierw stąd zgarnąć, zapraszam. Tego... O Boże, no. O Jezu, jaki kolor! No, jak coś to się zamienimy, to jest taka papuga trochę. W każdym razie tego liczyliśmy, bo mieliśmy chyba 7... O Jezus, co ja zrobiłem? Mieliśmy chyba 7 tych wszystkich owiec. I zużyliśmy 4. Zostały nam 3, ale jeszcze mamy eliksir, więc to wszystko powinno jakoś tu pyknąć. To jest, powiem ci, całkiem niezłe w ogóle miejsce, bo tu stąd widać bardzo dużo, jeśli coś złego miałoby iść, nie? To... Słuchaj, ja zacznę, a ty przygotuj eliksir. Wiesz co, ja... Aha, tylko muszę go wziąć do ekwipunku w takim razie. Jasne. Inventory. Tylko najlepiej wyrzuć. Czekaj. Mi te owice pozostałe, właśnie nie? Właśnie chcę je od razu wszystkie wyrzucić. Dobra. Myślę, że tak będzie najlepiej i się... Dobra. Dobra, to leci pierwszy, przygotuj się. Dobrze, dobrze. O, smacznego. Tylko musi najpierw chyba ugryźć, żebyśmy tak... Dobra, mamy nie mogę, już. Nie mogę trafić tej... O, teraz mogę. 90... O, po 0,5% traci. No, powinien się oswoić, bo 20... Chociaż 20... Nie, 20% to chyba na spoko... Chociaż... Panie! Drugą zjadł tak szybko, bym powiedział. No, nie podoba mi się to, Krystian. 71, 75, 78. Jeszcze... Nie, nie ma opcji. 81. Wiesz co? Zostań tu z nim. Ja spróbuję wziąć tą ostatnią z bazy. Dobra. Nie wiem, sprawdź w międzyczasie przy okazji, sprawdź w takim razie, czy tego, czy leci mu taming effectiveness. Okej. Okay. Znaczy... W sensie, czy mu spada. Mu spada? Tak. Dobra. No nie, no bo nie gryzie nic, więc nic mu nie spada. Ale pytanie, czy mu nie spada na przykład w przerwie, nie? No nie, ma 93% effectiveness i ma 81 timingu. 98 effectiveness? Effectiveness, już ci mówię, jeszcze raz, ma 93. A, 93. To teraz pytanie, jak mu na przykład można zrobić, żeby miał jeszcze więcej? Czy na przykład lepiej, bardziej poziomową jakąś owcą, czy... Wiesz co, wcześniej to działało, że rzucałeś golema i zabiłeś golema, on tego golema nie mógł zjeść, więc miał na 100%, ale to spaczowali, więc już tak nie zrobisz, więc w sumie owca to jest najlepsze wyjście. No, bo ale tak to nie zdobędziesz tych wszystkich, powiedzmy, możliwych poziomów, nie? No nie, ale nie wszystko da się oswoić na 100%, Krystian, wiesz? Ta już tu dorosła, ma 180, więc w teorii powinna być w stanie. W ewentualności jeszcze za nią wezmę, co prawda to nie jest chyba najlepsze rzecz do oswajania, ale mam te poprzednie Maywingi, nie? Mhm. To wezmę je, bo ich i tak nie potrzebuję, bo ty mówiłaś, że Maywingiem nie będziesz latać, a ja już swojego killera mam. Killer. No killer, no. To prawdziwy killer. Jeśli chodzi o szybkość, no to jest killer na tej mapie. Na pewno łatwiej by się leciało do ciebie z tamtej poprzedniej bazy, ale jakby to nie większy problem.
Zrobię małą rundkę dookoła, ale dam radę, nie? Musiałam się trochę przesunąć, bo przyleciała mi tu sowa, która bardzo chce mi przeszkodzić w oswajaniu tego. 93, widzę, nie spada. No to w sumie nie jest to złe, bo nawet jak znajdziesz idealnego i ci braknie, to jesteś w stanie wrócić się do bazy po to, nie? No zbierać, no. Znaczy, na pewno też byśmy mogli go na pewno oswoić, jakbyśmy sobie, nie wiem, jakbym wziął wampira, bym złapał coś, pouderzał, puścił, znowu poszedł, złapał coś, puścił, nie? Ale to mi się wydaje, byłoby takie średnie. I w sumie to dwa nowe stworzenia, które obok siebie, bo tutaj obok jest wejście do tej jaskini, nie? Do tych, do desmodusów. Nie wiem, czy jest. A jest tam, faktycznie, dobra. Już wiem. Dobra, Ola. Nie wiem, jak ta sowa, szczerze mówiąc, bo ona to nie wiem, czy nie będzie przeszkadzać. No, wiesz co, myślę, że mógłby się ten Teges. Ale ty masz wampira chyba, tak? No jest za follow, na follow. Dobra, wiesz co, czekaj. Ty się zajmij sobą, znaczy ja się zajmę sobą, a ty weź tego, nie? Nie, no ja ci pomogę. Aha, chyba, że tak chcesz. A ona już ma mało zdrowia. Dobra. Zjemy ją od razu, żeby on nie zjadł. Dobra. Siup. Slaughter. Dobra, zapraszam pana, chodź, pokaż. Czy panią, przepraszam. Pani. Czy starczy jej taka owieczka, czy nie? Teorii powinna. 91. Dobra, styknie raczej. Nice! Idealnie. 210. Nie udało się. Stoi. Już chciała, już zwłoki, już. 210. Mało jej. Siadaj. Chcemy cię obejrzeć. Nie, no nie podoba mi się jej kolor. To ja wezmę, żaden problem. Jakby była ładniejsza czerwona, to bym ją Scarlet nazwała. Jakie kolory. Ale potem bardzo, bardzo łatwo widać, jakie ma regiony, nie? Tak naprawdę. Poswajamy sobie jeszcze. Jak ona w ogóle ze statystykami? 1800 zdrowia, wagi 100, okej. Okay. Ale to chyba nie patrzy na wagę, nie? Tak wiem, naprawdę, nie? Jeśli chodzi o to. Stamina 615, mele. Okej, okay. Dobra. To teraz tak, przydałoby się przetestować, myślę, Ola, jego i jej umiejętność, więc chętnie schowałbym naszego killera, jeśli chodzi o to. Dobra. Nie, no on się powinien Pepe nazywać. Pepe. Dobra, i teraz, czekaj, ej, chwila, w teorii moglibyśmy zeskoczyć, chodź, zrobimy to w wielkim stylu. O Boże, ale co ty robisz? Zeskoczymy z góry. Podoba. O nie. No, podobno przynosi paczki. Chcesz, to zrobię to pierwszy. O Boże, jaki z tego. On wygląda jak na termowizji. O Jezus, okropny jest. A tam dalej nie. Też coś jeszcze jest. Jaki Rex! O Boże, jaki różowy! Jaki Rex! O mój Boże. Nice. Najlepszy Rex, jakiego widziałem. Dobra. Jak coś, Ola, lecę pierwszy, życz mi powodzenia. Powodzenia, Krystianie. Dawaj, bo ten Rex tu przyszedł. Halleluja, skacze i połamie się, nich. Elo. O, widziałem, słyszałem jak, gołe ciało i stał, widziałem. To ja robię to samo. Zapraszam. Mamy 4 łóżka. Respawn at bed. Ja jestem, jak on tu wleci, bo w teorii to jesteśmy... O, jest obok łóżka! Nie udało ci się zginąć? Nie udało mi się zabić! Ale na dole jest Alpha Raptor. Ale on go nie zabije. Ola, są wszystkie moje rzeczy. Biorę. Nie, ja tego nie robię. Mi się nie podoba ten pomysł. Biorę i jest Fjordhawk, który stoi obok łóżka. Ja pierdziu! Holy Jesus. Nice! Ja nie mam psychy na takie rzeczy, sorry. Czemu? Christian. Nie, ja nie robię takich rzeczy, ja się boję. To było dobre. Nice. Siup. Jestem w bazie, hejo. Jedyne tyle, co pewnie uszkodziłem sobie trochę zbroję, ale to nie problem. A to zbroja się uszkadza od upadku? Nie wiem właśnie, znaczy mi się wydaje, że mogłem uszkodzić od upadku, ale wiesz, nie wołałem cię. Jestem w bazie. Ależ pięknie. Nice. A jak szybko? A jak szybko, to przede wszystkim też. Teraz, który jest mój Maywing? To jest killer. Dobra, killer. Siadaj tu. Będziesz zajmował się większą ilością. Pooswajamy więcej i porobimy jakieś rozmnażanie, genetyczne mutacje i inne owacje. Na stojąco. Dobra, na razie te też mogę wrzucić. Nice, dobra. Więc, teraz owco moja, pokażesz mi swego dzieciola. Nice. Boże.
enable mating i trzeba to zacząć. Olu, kiedy będziesz w bazie? Ja lecę. Lecisz? Tak, ja polecę. A właśnie, czy jak zrobię tak przez ziemię, to... Dobra, nie, przez ziemię nie działa. Jakby co, to przez ziemię nie działa, Ola? Ale co konkretnie? W sensie, żeby przeleciał przez ziemię i przeniósł ci. Albo przez, przez budynek. A co tu w ogóle? A, bo tu moja paczka została? A, ze skinami. Okej. Okay. Ale nie, no przynosi te paczki, bo testowałem, więc wszystko działa. Najsik. Kurde, jest dobrze. Tu jeszcze została paczka z jagodami. Czyli co, jak stanę sobie tu na przykład i nie chciałem po coś podchodzić, ale to byłaby moja paczka? Ale easy. Szczerze, powiem ci tak. Zawsze z perspektywy stworzeń patrzyłem na to trochę tak, wiesz, na zasadzie z przymrużeniem oka, nie? Była na przykład Jerboa na tym, gdzie fajnie, fajnie, bo cię niby ostrzega przed tymi rzeczami, ale nie oszukując się potem, jak miałaś właśnie te... miałaś już trochę rozbudowaną bazę, miałaś jakieś szybkie latacze, powiedzmy te wywerny, to był luz. Realnie, nie musiałaś nawet za bardzo myśleć o takich rzeczach. I potem długo nie widziałem niektórych, w niektórych stworzeniach sensu, ale na przykład Sinomacrops, możliwość latania i tak dalej, i strzelania, oswajania, zabijania. Kozak, i to jest drugi całkiem kozak. Czerwony taki. Nice, muszę mu tu tron taki zbudować i na tronie go posadzić. O Jezus, jak go daleko będziesz wyrzuciłem. Będziesz go wielbił? To jest ona. Ją. Dobrze, więc pozwolę oficjalnie. Możecie nazwać mojego obecnego Feared Hawka. Co prawda pewnie będzie lepszy potem, bo postaramy się jeszcze oswoić samca na 150, tylko już wiadomo, z eliksirem, i samicę również z eliksirem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale szczęśliwe jesteście, Jezus. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, a Ola dalej nie wróciła do bazy. Ja lecę, ja lecę. Mogła już być w bazie 5 minut temu. Nie. Ja lecę, macham skrzydłami tak szybko, jak się da. Ja wiem, że ty lecisz, ale no, Ola, no... Sorry, no... Realnie to... Daj no ci urus. No wiem, wiem, że mi urósł. Znaczy, daj no. No tak, tak, o to chodzi, Ola. Nie no, ta konewka, to ona tutaj tak, no nie no, ja nie powiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co z tą konewką. Szczerze mówiąc, nie ma jej w bazie. Bo ja cały prezent czas wiozę, to dlatego. Jaki tak prezent wolno wieziesz? No zobaczysz. Owce nową? Nie, lepiej. Konia? Nie, jednorożca? Nie mogę konia. Nie mam jak konia ci podnieść nawet. Nie wiem, co Gryf podnosi. Małe rzeczy. Małe rzeczy. Konie. Konie nie są takie małe, Krystian. Nie no, się śmieje. Już widzę zamek, słuchaj, się śmieje. Małe rzeczy podnosi konie. No. Gra, jak przerzucę, to się zwiększy. A, zwiększa się w lodówie. Czas, proszę czas wyjść rozkładania krwi na zewnątrz, przed schody nasze. Przepiękne. Czekaj, bo mała wypluła. To będzie znowu samiec. Samica! Holy shizer! Nice. W końcu. Krystianie, mam prezent. Co to takie małe jest? Czy to jest Kairuku? I to jeszcze nawet nie wyrośnięty. Porwała dziecko. Ukradła dziecko. Dziecko porwała po prostu. Patrz to, co się dzieje. To kobieta właśnie. Jaki fioletowy ma tego? Fioletowy dziób i niebieskie łapy. Ale tu nie ma zimy, przecież on tutaj... Chwila, nie mogę to powiedzieć, jest zamarznie. To jest nasze dziecko. On... O Jezus, on się zaciepli na śmierć. To jest ta, nasze dziecko. To jak było Dodo, widzisz tu gdzieś Dodo? Ja nie. Ale on ma piękne niebieskie stopy. I fioletowy dziób. Nazwę cię Pingu. Pingu. Chwila, chwila, chwila. Tu jest Jezus. Ojej. Nie byłem pewien, gdzie polazła. A przed chwilą 6, teraz już 50 nagle bierze. Mam samicę! Dobra. Super, że masz samicę. Tu mam drugą. Okej, okay, dobra. A na parku trzecią. Piękną samicę. Także, moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Standardowo przypominam, że jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie na newhorizonwork.com, gdzie możecie kupić fajne bluzy i koszulki w naprawdę fajnej jakości. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. No i pa, pa. Pa, pa.